Ja mam na imię Bartek, a to jest moja recenzja roweru Surly Cross Check. Z góry przepraszam, jeżeli będzie słychać wiatr. Jest dość wiecznie dzisiaj w Parku Śląskim, ale postaram się przedstawić tą recenzję najlepiej, jak potrafię. Moi drodzy, marka Surly jest to amerykańska marka, która charakteryzuje się tym, że produkuje rowery tylko i wyłącznie stalowe. Jest to stal chromowo-molibdenowa, która z kolei charakteryzuje się dość dużą wytrzymałością, fajną elastycznością i niezwykłą trwałością. To jest bardzo, bardzo trwałe te ramy. Poszukiwania swojego idealnego roweru zacząłem już jakiś czas temu i chciałem mieć rower, który będzie maksymalnie uniwersalny, czyli będę mógł go zapakować sakwami na jakąś dalszą podróż, będzie mi dawał frajdę w jeździe po jakichś leśnych ścieżkach, nie typowo górskich, bo typowym góralem nie jestem, ale powiedzmy jakieś tam lekkie szutry bardzo chętnie. Jak również miał być to fajny rower po prostu na jazdę, po prostu taką po mieście. I to, co mnie osobiście ujęło w marce Surly, to jest to, że można u nich kupić gotowe rowery, już poskładane, ale można też kupić framesety do każdego modelu, a mają ich kilkanaście, bo mają od rowerów, ten akurat jest w geometrii powiedzmy cyklokrosowej, takiej przełajowej, ale mają również rowery typowo szosowe, typowo fatbike'owe, typowo wyprawowe, górskie, no jest tam bardzo, bardzo duży przekrój. Więc w moim przypadku decyzja padła na model Cross Check, ponieważ jest to model, który jest najbardziej podatny na wszelkiego rodzaju modyfikacje. Co mam na myśli, mówiąc rower uniwersalny? Przede wszystkim ciekawostka numer jeden jest taka, że oczywiście poza tym, że jest to rower stalowy, czyli stal chromowo-molibdenowa, która bardzo fajnie tłumi delikatne drgania, nie ma potrzeby tutaj zakładania tak naprawdę amortyzatora, jeżeli oczywiście nie będziemy mieć amortyzatora, ale to, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, jest to, że rozstaw tylnych haków, tylnego trójkąta wynosi 132,5 mm, czyli możemy tutaj założyć zarówno koła szosowe o rozmiarze 130 mm, jak i koła powiedzmy trekkingowo-górskie 135. Kolejną ciekawostką jest to, że producent daje możliwość, tego tutaj może tak nie będzie super widać, daje możliwość regulacji odległości tylnego koła, czyli tak naprawdę ustalania sobie rozstawu kół, tak to nazwijmy, co z jednej strony jest fajne, jeżeli chcemy mieć na przykład rower bardziej stabilny przy jakichś dłuższych trasach albo bardziej zwrotny przy jakimś szaleństwie po leśnych ścieżkach, ale to też daje możliwość zamontowania tutaj czy złożenia gdyby roweru typu ostre koło, tak? Możemy sobie tutaj regulować naciąg po prostu tylnego koła. Kolejny element, który przemawiał za tym, że będzie to rower uniwersalny, jest oczywiście możliwość zamontowania zarówno pełnych płotników, jak i bagażnika z tyłu. Są wszystkie punkty montażowe, ale też, uwaga, z przodu. W widelcu mamy punkty montażowe tutaj i tutaj, także możemy tutaj zamontować również bagażniczek z przodu. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, zwłaszcza że zamierzam za jakiś czas wybrać się na dłuższą podróż po Mazurach, także będę mógł ten rower spokojnie sobie obładować. Oczywiście, tak jak widzicie, dwa pojemniki na koszyk standardowo, aczkolwiek jest tutaj na tyle dużo miejsca, że myślę, że dzięki jakimś adapterom można tutaj spokojnie zamontować jeszcze jeden. Ja tutaj zawsze ze sobą wożę pompkę, więc podejrzewam, że jeszcze jeden, powiedzmy, na jakieś części zamienne można by spokojnie tutaj doładować. W kwestii wyposażenia, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o napęd, to został on przełożony z mojego poprzedniego roweru, tak jak większość części, z typowo wyprawowego Touring. Mamy tutaj tylną kasetę po prostu, tak, 9-rzędową 11-34 z przednią korbą Shimano Deore 48-36-26, czyli taki zestaw, powiedzmy, bardzo uniwersalny, dający możliwość pojechania dość szybko po prostym i po płaskim, jak również wjechania pod praktycznie każde wzniesienie. Jeżeli chodzi o przerzutki, z tyłu mamy też klasyka gatunku, że tak powiem, Shimano Deore. Będzie widać. Jest Shimano Deore z tyłu, z przodu półka niżej, jest tutaj Alivio, ale ta przerzutka bardzo fajnie sobie radzi i uważam, że tutaj nic tak naprawdę mocniejszego nie potrzeba. Jeżeli chodzi o hamulce, to również mamy tutaj standardowe hamulce typu V,
marki Tektro. Nic nadzwyczajnego, ale zatrzymują mnie. Są fajne, bo nie są takie, te ramiona nie są jakoś super długie i no, jest to takie, powiedzmy, kompaktowe, tak? Dość fajnie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę przełożeń, to mamy tutaj końcówki baranka, czyli tak zwane manetki typu bar end shifters. Tylna manetka jest indeksowana, więc mamy wyczuwalny skok, natomiast przednia jest po prostu cierna, jak to za starych dobrych czasów bywało. Bardzo fajne rozwiązanie, charakteryzujące się tym, że jest trwałe, jest banalnie proste w montażu i w jakimś serwisie. Nie ma tutaj absolutnie żadnych jakichś większych problemów. Jeżeli chodzi o koła, tutaj mam 36-szprychowe na piastach Shimano Deore, także mocne koła. Opony aktualnie 32C. O bieżniku takim, powiedzmy, miejskim, nie wiem jak go nazwać, będzie go widać, bo zasłaniam. Mniej więcej taki bieżniczek, to są opony Vera City Wide, bardzo fajne oponki również, z wkładką antyprzebiciową. No i to, z czego jestem najbardziej zadowolony i co osobiście absolutnie polecam każdemu, kto jeździ trochę więcej, siodełko Brooksa. Mam model B17, zobaczcie. Jeszcze jest twarde, jeszcze się nie ułożyło, a już tak naprawdę jest to najwygodniejsze siodełko, na jakim siedziałem i na jakim jeździłem. I naprawdę tyłek nie boli, po 50, 60 czy 70 km można śmiało zejść i wsiąść następnego dnia i jechać dalej. Także jeżeli chodzi o rower, jego uniwersalność jest dość duża, tak jak mówiłem na początku, od zmontowania, powiedzmy, takiego quasi-szosowego roweru, czyli możliwości zamontowania kół szosowych po bagażniki, błotniki. Jeszcze jedna rzecz to oczywiście przestrzeń na opony. Tutaj mamy 32C, producent deklaruje, że 42C spokojnie wejdą. Ja obstawiam, że nawet więcej, ponieważ tutaj mamy jeszcze, nie wiem czy to będzie widać, mamy jeszcze wycieniowane te tylne rurki dolne, więc tutaj ja myślę, że 45 powinno jeszcze tutaj spokojnie wejść. Więc Surly ujął mnie tym, nie zwracajcie uwagi, że siodełko jest trochę do góry, na razie tak mi jest po prostu trochę wygodniej. Surly ujął mnie tym, że rowery tej marki są bardzo, bardzo dobrze oceniane przez użytkowników, bardzo wiele osób wykorzystuje je do dłuższych podróży, w związku z tym gdyby sprawdziły się, jeżeli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o komfort i jeżeli chodzi o te możliwości takie usprawniania ich na własną, że tak powiem, modłę, na to jak kto chce po prostu, żeby ten rower wyglądał. Mnie rower oczywiście podoba się też z tego względu, że jest taki bardzo klasyczny i konserwatywny, jeżeli chodzi o wygląd. Nie ma tu jakichś super pogrubianych, taperowanych główek, nie wiem, jakichś super spłaszczanych rurek. Jest to po prostu stara, klasyczna, porządna, mocna, stalowa rama. No i tym osobiście mnie to najbardziej chyba ujęło, że rower po prostu z jednej strony nie rzuca się w oczy, z drugiej strony jednak ten wzrok przyciąga, ponieważ takich rowerów mamy stosunkowo mało na ulicach. No i cóż, myślę, że ja ze swojej strony mogę polecić jak najbardziej ramy chromowo-molibdenowe, jak najbardziej mogę polecić siodełko Brooksa, jak najbardziej mogę polecić manetki w końcówkach baranka. Uważam, że są to fajne rozwiązania, do których co prawda, jeżeli chodzi o te przerzutki, trzeba się na początku przyzwyczaić, ale kiedy już się przyzwyczaimy, to i kwestie, powiedzmy, serwisowe są bardzo proste i no nie wiem, mnie jakoś, dla mnie to jest wygodne. Ciekawostka jeszcze numer X. Rower oczywiście ma tutaj punkty montażowe do przelotek, w których możemy zamontować również takie manetki, więc możemy mieć manetki już zupełnie starym stylem w tym miejscu, więc retro rower, proszę bardzo, możemy zmontować. Rower pojedzie ze mną niedługo na wyprawę na Mazury, tak jak wspominałem, więc będzie na pewno obłotnikowany, obagażnikowany, osakwowany. Zobaczymy wtedy, jak się będzie spisywał. Na razie cieszę się z jazdy po prostu takiej, powiedzmy, typowo miejsko, przygodowo, krótkodystansowej, tam powiedzmy do 100 km. I naprawdę jeździ się bardzo, bardzo dobrze. Miałem wcześniej rower aluminiowy z amortyzacją z przodu.
nie do końca było to wygodne. Można było co prawda zablokować ten amortyzator, ale uwierzcie mi, tego typu widelce z cienkich rurek stalowych naprawdę bardzo fajnie tłumią drgania, jeżeli jeszcze mamy do tego odpowiednie opony. To właściwie ja jakoś super dużej różnicy nie czuję. Oczywiście na jakichś większych wybojach tak, ale powiedzmy przy takiej, nie wiem, przy takiej drodze jak mamy tutaj, gdzie mamy jakieś płyty betonowe, to przejeżdżanie po nich tak naprawdę no, nie stanowi żadnego problemu. Praktycznie się tego nie czuję. Także moi drodzy, bardzo serdecznie zachęcam do poszukiwania takich ram i do powrotu do klasyki. Jeżeli będziecie chcieli zapoznać się bliżej, zapraszam do Chorzowa. Możemy się gdzieś spotkać, trafić. Pokażę rower z bliska, będzie można się na nim przejechać, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, żeby zobaczyć, jak to jest. Także polecam. Zapraszam też do tego, żebyście pokazywali swoje rowery. Może te informacje, które będziemy tam zamieszczać, będą dla kogoś użyteczne. Ja osobiście mega polecam siodełka Bruxa. Wiem, że nie są tanie, ale kurczę, komfort jest po prostu nieporównywalny. Naprawdę, nieporównywalny z żadnym innym siodełkiem. Także moi drodzy, tyle z mojej strony. Pędzę robić kilometry i czekam na wasze recenzje. Pozdrawiam!